Z ich poczucia obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej odwagi możemy żyć w wolnej Polsce. Pokażmy im szacunek. Cześć ich pamięci. Apel poległych został przygotowany przez uczniów z powiatowego zespołu szkół w Redzie. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Wejherowa i Kaszub, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu poległych, aby w Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych uczcić wszystkich tych, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylmy głowy, oddając cześć rodakom, a szczególnie żołnierzom wyklętym, dla których Polska była i do ostatniej chwili swojego życia pozostała najwyższą wartością. Wszystkich tych, którzy spełniali święty dar i obowiązek wobec ojczyzny, złożyli na jej ołtarzu największy dar – własną krew i życie. Do was wołam, obrońcy Westerplatte i Poczty Gdańskiej, zdradziecko zranieni przez hitlerowskiego oprawcę w nierównej walce, broniąc honoru złożonego żołnierza Wojska Polskiego. Stańcie do apelu! Do was wołam, bohaterscy mieszkańcy Wejherowa i okolic, pierwszy morski pułku strzelców, którzy swoją postawą i życiem daliście dowód swojej miłości i wierności ojczyźnie. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego, dowódcę pierwszego morskiego pułku strzelców, który do końca pozostał wierny idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was wołam, ofiary agresji sowieckiej na Polskę, przywołując pamięć obrońców ojczyzny oraz cierpienia i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji NIE, tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którzy po wojnie cierpieliście prześladowania za wierność Bogu, honorowi i ojczyźnie. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was, ofiary zbrodni w Lesie Piaśnickim, przedstawiciele inteligencji, duchowieństwa, administracji, najlepsi synowie ziemi pomorskiej i Kaszub, z błogosławioną siostrą Alicją Kotowską, z majorem Edwardem Łakomym na czele. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wołam do was, więźniowie hitlerowskich i sowieckich katowni, pomordowani w obozach koncentracyjnych, Sztutowie, Oświęcimiu i Treblince, ofiary Lasu Szpęgawskiego, uczestnicy Marszu Śmierci oraz zamordowanych na wileńskich Łukiszkach, lwowskich Brygitkach, na moskiewskiej Łubiance, a także wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was zwracam się, potomni. Pochylcie w żalu i zadumie głowy. Oddajcie cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata, za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Chwała bohaterom!
Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment składania kwiatów, poprzez który oddamy hołd poległym za wolność naszej ojczyzny. Zapalmy również znicze, które są symbolem żywej pamięci o zmarłych. Bardzo proszę.